O tym, że w Radomiu miała powstać serwisownia pociągów kolei mazowieckich, mówi się od lat. 6 lat temu miasto przekazało działkę kolejom w 40-letnią dzierżawę, ale inwestycja nie ruszyła. Chodzi o działkę o powierzchni nieco ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych, położoną przy torach naprzeciw starostwa powiatowego przy ulicy Mazowieckiego. Zarząd województwa mazowieckiego, który zarządza kolejami mazowieckimi, pozytywną opinię wydał już jakiś czas temu. W najbliższym czasie ma zostać ogłoszony przetarg. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza Kolei. Mam też taką deklarację zarządu, że postarają się do końca miesiąca ogłosić to postępowanie. W formule zaprojektuj i wybuduj. Koleje mazowieckie na tę inwestycję zabezpieczyły 50-60 milionów złotych, ale obecnie wszelkie procesy budowlane są ryzykowne. Wszystko przez szalejące ceny i niestabilny rynek, które powodują, że koszty przetargowe przewyższają szacunki inwestycji. Zatem nie wiadomo, czy 60 milionów złotych wystarczy na budowę. Budowa serwisowni w Radomiu wiązałaby się z unowocześnieniem pociągów kursujących na linii numer 8 Radom-Warszawa.